definitywnie dla Ryza. Te auto otaczki zmielcuj z miło, ale chłopca grany świetnie przez Nautiliusa, Navarusa, jednak Brown dokłada do tego swojego szczytu, chociaż Pajsa szybko go obiega i prawie ten ostatni atak, żeby pasywka wybuchła, był tutaj dołożony. Bardzo dobry trade ze strony duetu Nate Clanu. Nie byli w stanie utylizować Brauma i tymczasem mamy zabójstwo na konto Nate Clanu. First Blood. Bardzo zagrożony, więc botlane, czyli Varus wraz z Braumem szybko pochodzą, żeby muszą pomóc kompostować. Zostało zagrane uleczenie, ale Ignite dobije Brauma i to jest zabójstwo solowe na konto Nate Clanu tymczasem na 2 i to jest... Główny tak naprawdę, oj! Flash! Sonic Wave zagrany! To jest zabójstwo, moi drodzy, na konto Blinka! Jak on to zrobił? Max Rężku, jeszcze kopnięcie w Nero! Spróbują się pokusić po drugie zabójstwo. Maju będzie musiał uciekać. Dużo obrażeń jest zadanych. Pawlika z zabójstwem 2 za 0. Już dwa razy. Jak widzimy teraz właśnie Braum podejmuje tutaj Sejuani. Nawijane są te staki, chociaż jednak on nie autoatakuje. Będzie sam. Będzie blaską. Będzie blaską. Nieselka trafiona i to powinno być proste zabójstwo. Max Warrior zgarnia na swoje konto. Tymczasem top lane. Walka nadal trwa. Sun nie jest trafiony, a Kali ma bardzo niski poziom zdrowia. Flash od Irelia autoatak. Zgarnie solowe zabójstwo na konto Adamca. Warto atakować cyrk, który są najsłabsi. Jest to botlane i po raz kolejny widzimy tego owoc. Bardzo dużo obrażeń na Nero. Jeszcze Chain of Corruption trafione i kolejne zabójstwo na konto Maja. 2-0-1, 100% kill participation. Blink zgarnął ten objective na konto swojej drużyny. Tymczasem stun trafiony po raz kolejny na Walijczyka. On nie jest w stanie na tej linii nawet ustać. To jest kolejne zabójstwo solowe na konto Adam. Tylko gracze w swoich drużynach, a nawet gracze w drużynach przeciwnych. Tymczasem 4 osoby na bocie ze strony Nate Clanu. I Varus jeszcze był łapany ultimate zagrany od Nautilusa i to będzie zabójstwo. Kaka z pierwszym zabójstwem dla siebie w tym spotkaniu do niecałego 1000. No to faktycznie dobra odpowiedź, tak? Też ważne jest to, że... Ale o tym może za chwilę jednak. Tutaj jest zagrany ultimate, to ta Kali ostatecznie na Irelię. Jest ona wysadzona i Sejuani próbuje jeszcze tutaj coś zrobić. Nic z tego najprawdopodobniej więcej Zięta nie wyjdzie. Wzięta wieża na środku również. Kajsy również zagrana, flashować musiał leasing w tej sytuacji. Próbuje jeszcze wrócić do walki. Są nakładane stacki od Brauma. Chain of Corruption również trafia. RK Brauma również dorzucona. Świetny stopocz kupi troszeczkę czasu. Domino zniszczony przez Kajsę. Max Warrior wysada przeciwnika i RK... Ryza również dorzucona, ale nie była w stanie więcej tutaj już zrobić. Pojawia się też Lee Sin, nie ma kopniaka jeszcze przez co najmniej 10 sekund. Wydaje mi się, że TNC bardzo dobrze zagrało TNT, że oni mogą tu jeszcze coś próbować po zabraniu od razu tego Ryza ofensywne wejście od Sejuani na Varusa, jednak zabrakło. I Nautilus jeszcze wyłapał tutaj kotwicą Lee Sin, a jednak zagrany ultimate od Zilana i czy spróbuje tutaj coś zrobić jeszcze? Nie wykastował się do końca kick z tego co widzę. To jest już pewne zabójstwo, kiedy przeciwnik posiada mniej niż 400 punktów zdrowia, więc... Leś snajperino ze strony Maja! Zabójstwo solowe na Kajsie. Łatwo to zabójstwo, kaka jest. Dobra, to świetny stół ze strony Adamu. Blink! Co to było? Genialny kłód, Lissina zgarnie zabójstwo, jeszcze próbuje uciec z tej sytuacji, ale to było już nie do zrobienia. Klokowski dzięki swojej RT przeżyje jak na razie 1 za 1. Będzie tam jeszcze pojawiać się Akali, będzie robić obrażenia. Tymczasem Chain of Corruption nie trafione, to może być bardzo duże. Walka na dwóch frontach, Stunot i Rally nie trafi przeciwnika. Walijczyk będzie w stanie się mniej więcej wycofać. Klokowski nie dysponuje swoim ultimatem, będzie musiał uciekać. Tymczasem dolna alejka cyrku zmierza już na górę. 4 na 2 w tej sytuacji, jednak upada Braum praktycznie zwanshotowany. I The Night Clan wychodzi na tej sytuacji dużo lepiej. Naprawdę głęboko, on tam będzie zamknięty. Nie dysponuje flashem, dobry kopniak. Jednakże próbuje jeszcze uciec. Ryze będzie musiał rzucać nimi magicznymi na mnie parole. Ryze with Glory, świetny stun od Zilana, ale czy Blink będzie w stanie uciec? Genialnie drużuje, ale Party Portal prosto w drużynę cyrku. I będą zgarniali te zabójstwo na bramie. Tymczasem Kajsa Irelia zgarnie te zabójstwo Max Warrior. Ale jeden frag po genialnym portalu od Ryza. Sejuani będzie gonić Blinka. Solowe zabójstwo na Chandlerach. Nie, wycofa się i Night Clan rozpoczyna na szorę. Okej, okay. No jak na razie, tutaj Blink może jeszcze coś spróbować, jednak Akali wchodzi sam w środek swoich przeciwników. Ojej, i czy zginął ale jest Barona? Teleport zagrany. Oj, próbował wysadzić swojego przeciwnika, jednakże nieudanie. Nashor jest resetowany i chyba będzie przerwany. Nie, Night Clan chce kontynuować robienie tego Nashora i widzę Blinka, to jest bardzo ważne. I to jest ważne, Blink robi szybko, ale też musi punkty zdrowia, więc może on spróbować jakiegoś
jakoś tutaj wlecieć w tego naszego, oczywiście jak wiemy, Lee Sin jest jedną z najlepszych postaci do outsmite'owania przeciwnika. I teraz Sejuani jest skikowana i Lee Sin został wysadzony. Tak samo jak i Varus zostanie przez Ryza, ale chociaż możliwe, że... Ale Nashor 1000 punktów zdrowia, co tu się dzieje? Wysadzony jest Ryza, ale również Nashor upada. Trzy osoby ze strony Night Clanu go zgarniają. Odpalone rakietki Kai'Sy będą lecieć. Jest tam również bram z Sejuani. Bardzo niski poziom zdrowia Varusa i będzie w bardzo niefajnej sytuacji dla niego. A czyli Relia zginie? Shut down na konto, na konto Adamca. Miał oczywiście swoją umiejętność pod klawiszem zrunować świetnie swoich przeciwników. Czy to strasząc ich, kiedy tak grożąc, kiwając palcem groźnie Erką Sejuani, czy to stunem Ireli. Potencjalny dive także jest dostępny. Nautilus posiada kotwicę swoją trafiona, jednak Brauma, ten bardzo niski poziom zdrowia zdecydowany, Erka Kai'Sy zagrana, kopnięcie od Lee Sina, bardzo dużo obrażeń, to jest kolejne zabójstwo na konto cyrku, 2-1 jak na razie w tej sytuacji, double kill na konto Maja. I jeszcze Blink bardzo głęboko wchodzi, ale głęboko wchodzi również Irelia. Po fleszu musi zgarnąć to zabójstwo, ale niski poziom zdrowia Adamca może oznaczyć shutdown na konto cyrku Erka. Ile ona dograna jeszcze, tymczasem Irelia była w stanie ograć po raz kolejny Waliczyka, jednak Nautilus nie może uciec z tej sytuacji, Klokowski z darmowym zabójstwem i tylko Irelia przy życiu. Już Zilean nie będzie w stanie tego robić, dobrze, tymczasem Glacial Fisher trafione idealnie i Klokowski zmuszony do zagania swojego ultimate'u. Jednak pojawiła się już tutaj Akali, jest też Blink. Jest też Blink, ale świetna Erka Irelia, trafi trzy osoby. Zobaczcie, ona potrafi robić obrażeń i Relia świetnie odczekuje, czy będzie sobie uciec, jednakże oj, świetny flash z strony Blinka i to powinny być dwa zabójstwa na konto cyrku. Night Clan jest spóźniony, pojawiają się w tej walce troszeczkę za późno, kolejny Sonic jest trafiony, jednakże Blink! Wysadzony całkowicie Blink przez przeciwną Kai'Sę, co tutaj która... Max Warrior robić? Kai'Sa posiada Ginzo, posiada tyle obrażeń, że... No nie wiem, możliwe. Nie wiem. A Ryze cały czas ma TP. Na Varusa, co ty robisz, Max Warrior? Shut down! Na konto Night Clanu jeszcze drugie zabójstwo dołoży. Adekery TNC. No i teraz to już na pewno pójdą na tego. W sensie, no ta Akali ma bardzo utrudnione zadanie, chociaż Blink się teraz pojawia, zagrywa swojego kopniaka prosto na Ryze'a. Akali tutaj dostaje całkiem sporą ilość obrażeń i czy Ryze będzie w stanie ich zabić? Jednak Akali dokłada do tego ultimate'a i Kaka niestety nie żywy. Jednak tutaj szybkie ofensywne zagranie od Sejuani ultimate'em na Varusa i... Bardzo głęboko wchodzi Night Clan, ale zobaczmy, czy będą w stanie się wycofać stąd, ponieważ Hellfary tracą, ale cyrk, ileż obrażeń przyjmuje w tym momencie. Martwy już dwaj zawodnicy, dołóżmy do tego trzeciego Blinka, który umarł poza kamerą. Tylko botlane stoi na konto cyrku i kotwica jeszcze trafiona w Brauma. Czy będą w stanie jeszcze follow-upować? Max Warrior będzie musiał wstać obrażenia. Oddadzą chyba Nero w tej wymianie. Jednakże Braum wychodzi po raz kolejny za daleko i umiera po raz 10 już w tym spotkaniu. I Irelia wskakuje jeszcze na Maja. To jest Ace na konto Night Clanu i to będzie nowy lider w lidze Grimoire. TNC. Nowym liderem oczywiście. Dzisiaj jest jeszcze parę meczy, więc nie regulujcie odbiorników. Na pewno zmieni się tutaj jeszcze sytuacja w naszej tabeli. No i tak naprawdę, według mnie, TNC bardzo solidny mecz. Top lane bardzo dobrze zagrał, oczywiście... Top lane, przepraszam. Mid lane, Irelia bardzo dobrze zagrała.